Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ci kolejny odcinek z gry Wrong World. Co tu się dzieje? Tak jest. Kolejny, 28 dzień dzisiaj mamy. Godzina 10. Minut 30. O rany. Co tu się dzieje? Czemu jakiś taki dymek leci? Dobra, nieważne. Słuchajcie moi drodzy, mogę sadzić. A burza znowu. Dlaczego ta burza znowu taka jest, zła? Słuchajcie, mogę sadzić różne rzeczy. Najlepsze to, że te nasionka. Okej. Że te nasionka, moi drodzy, są jedne, nie? Jest jedno nasionko. I z tego nasionka może wyrosnąć naprawdę dużo wiele różnych dziwnych rzeczy. Więc to nie jest tak, że to wyrośnie zawsze jedno i to samo. Byle żeby tylko wąż nie wyrósł z tego. Okej, na razie nie ma węża. Sobie tu zrobię już plantację. Żeby, moi drodzy, mieć pokarm, mieć jedzenie i nie chodzić, nie szukać. Tylko móc sobie gotować na przykład zupę marchewkową. To jest genialna sprawa. Okej. Więcej, daj mi tutaj więcej. Nie mam nic więcej? O jeny. Nie, faktycznie, czekajcie, zobaczymy, może mam coś tu jeszcze. Może będę mógł może zasadzić jeszcze mógł. O jest, dobra, są cztery nasiona. Okej. Chodźmy tutaj. Nasionko. I tutaj też nasionko. Dobra. Będziemy mieli w takim razie dużą ilość marchewek. Zobaczcie sobie. Tutaj, gdzie to jest. O, proszę bardzo. Cztery karotki. Albo brokułki. I będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Tylko zobaczmy tutaj jeszcze. Czekajcie. To sobie zrzucę. Na razie tego nie potrzeba. Tego też nie potrzeba. Pozrzucamy. Ogólnie potrzebuje, niestety, potrzebuje iron ore. Znacznie większą ilość. Jedzenie będę nosił przy sobie, bo to zawsze się może przydać. Tym bardziej mięsa już nie mam. O kurczę, nie mam już mięsa kompletnie, ani jednej sztuki. Więc jest problem. Łopatkę ze sobą wezmę. Mogę ugotować ewentualnie jeszcze sobie tutaj. Czekajcie, wezmę trochę drewna jednak. Weźmy te drewutko. Okej. Przygotujemy sobie zupę grzybową. Zupa grzybowa zawsze jest dobra. Słuchajcie, w ostatnim odcinku miałem strasznie dużo problemów. Strasznie dużo dziwnych rzeczy się działo. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku będzie troszkę bezpieczniej. Czy to jest bezpiecznie? Dobra, wyłazimy. Oha, właśnie jeszcze podsumowując, o co chodzi. Musimy się dorwać do anvila, czyli właśnie kowadła. Dwa iron bary. Jeden iron bar, wymagany jest 5 sztuk iron ora. Niestety na chwilę obecną mam jedną sztukę. Niestety dosłownie jedna sztuka w chwili obecnej. Więc idziemy szukać. Idziemy szukać, kopać, doszukiwać się i tak dalej. Czekajcie, tu jest piasek. Nie, piasek wezmę, bo może mi się przydać jeszcze. Piasek. O, świetnie. Nie to co chciałem. Gold ore, czyli złoto. Copper ore, świetnie. O, nasionko. Węgiel. Węgiel się... Co to jest? Dobra. Węgiel się przyda. Jezus Maria, przestraszyłem się. Ja pierdzielę. Ja się boję wszystkiego. Przepraszam, że się tak boję wszystkiego, ale niestety, no. Jestem Paweł. Czasami tu wąż wyskakuje. Z tej dziury. Co kopiemy. Więc warto uważać. Okej. Okay. Moja szabelka... Shovel, czyli przepraszam. Nie szabelka, tylko... Moja łopatka została zniszczona. A to wstręciuchy. Zrobił się grubas, idziemy stąd. Widzicie, tam taki grubasek jest. Trzeba na niego uważać. Najlepiej się skradać. Czekajcie, gdzieś jakieś kamienie, może kamienie. O, uwaga, wąż pytąg. Chodźmy stąd. Ja pójdę poszukać skał. Jaki jest kolor w ogóle księżyca? Normalny, dobra. Bo są różne kolory księżyca i później w zależności od koloru księżyca. Znaczy różne, jeszcze czerwony widziałem. I wtedy jest bardzo agresywnie. Lepiej uważać wtedy. Nie wychodzić z domu. Okej, chodźmy tutaj, jakieś kamienie widzę. O, jest grzybek, jest grzybek. Grzybka weźmiemy. Muszę poszukać troszkę pokarmu, bo już mi się pokarm kończy. O, właśnie. Zupa grzybowa. Sobie możemy zjeść. 44% życia już mam. Powoli jakoś nawracam do zdrowia.
Pamiętacie, jak wtedy się walczyło? Ile się walczyło? Jak dużo się walczyło? No właśnie. I przez to wszystko stracimy strasznie dużo zdrowia. Dobra, idziemy szukać. Musimy poszukać sobie Iron Ora. W międzyczasie jeszcze gdzieś tam będę oczywiście zwiedzać teren. O, tutaj wypadło coś innego. Copper Ore. Może ja nie będę mówił, bo pewnie gra wychwytuje moje dźwięki z mikrofonu i w tym momencie zawsze... Co? Iron szukasz? Ironka? To nie dostaniesz. No dobra, czekajcie, bo tutaj jest... Są węże, ale może mnie zauważą. Na razie mnie nie widzą. Może zdążę się zaopatrzyć w to, co potrzebuję. Miejmy nadzieję, że tak. Chwytaj. Dobra, wszystko oprócz tego, co potrzebuję, jak zawsze. To jest taka złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. O, szoszenka. Weźmy sobie. To się może przydać. O, jest jabłuszko, proszę bardzo, drzewo mogę zasadzić. Przyda się, przyda się. Strasznie, strasznie powoli te drzewa w ogóle rosną. Co tam, tyle rzeczy masz? No dobra. Okej, moi drodzy, zobaczmy, poszukajmy w takim razie. Bo jeżeli będę miał, słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz teraz. Jeżeli będę miał anvila, czyli właśnie kowadło, to prawdopodobnie będę mógł robić nowe rzeczy, jak zbroje i tym podobne. Jakieś miecze, nie miecze. Tak zakładam. Więc, no przyda się mieć. Przyda się mieć kowadło. Bo wtedy będziemy mogli ruszyć w bój. Będziemy mogli ruszyć i zacząć gdzieś tam szperać inne rzeczy. Być może pójdę i poszukam ten statek, bo kiedyś widziałem statek. Jakieś widmo, nie wiem co to było w ogóle. I to bardzo fajna... O kurczę, stój, dobra, wpadł do wody. Statek chyba, który gdzieś tam pływał sobie po wodzie. Być może mogę zrobić łódkę, nie wiem. Zobaczymy. Ale dobrze by było faktycznie odkryć jakieś fajne nowe rzeczy. O, jest, 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 jest. To jest to? Iron ore, to jest to, ale nie mogę wziąć, bo nie mam... O, wyrzuć piasek. Weź to, dobra. Dobra, pozbieraj, pozbieraj. Czy ja mam wrażenie, czy dłużej dzień teraz trwa? Jestem przeszczęśliwy. Dobra, nieważne. Dłużej dzień dzisiaj trwa. I właśnie zmrok przyszedł. Czekajcie, bo to jest grzybek zaraz. O Jezus, ile grzybków tu jest! Jeden, drugi, tutaj trzeci. I tu jeszcze świnka idzie. Super. Dobra, pozbieramy. Kamienie się zawsze przydadzą. Będę chciał zrobić większy płot na przykład, to się przyda. Na razie wezmę grzyby. Kolejny grzybek. Jakieś oświetlenie by się przydało, jakieś wiecie, pochodnie, coś w tym stylu. Tu jest pan świnka, pana świnkę. A, to strzaskamy. Chodź tutaj. Stój, panie świnka. Pewnie, że nie jest czerwony księżyc. Jest normalny, dobra. Że czasami jak czerwony jest, to te świnki atakują też chyba, jak dobrze pamiętam. Jest, wbiłem w tekstury świnkę. Pani świnka, nie przechodzimy przez tekstury. Naucz się nie chodzić przez tekstury. A ty! Świniaku. Co tu się śmieje do mnie? Co się śmieje? Dobra. Stój, poczekaj. Może skóra wypadnie, albo mięso, mięso, mięso najlepiej. Jest mięso. Nie mogę wziąć. Świetnie, to nasionka wywalmy. Wezmę mięso. I tego też nie mogę wziąć. Coś może wyrzucę znowu. O rany, za dużo rzeczy mam przy sobie. Skóra i wszystko, to by się przydało też mieć ze sobą, ale niestety. Dobra. Chodźmy dalej, moi drodzy, chodźmy dalej, szukajmy dalej. Czekajcie, tam jest mój domek. Więc pójdziemy tędy. Pójdźmy tędy, zobaczymy, może jakieś grzyby znowu znajdę. Na razie mam 7 grzybów. Znajdę jeszcze ze 2 i będę mógł zrobić kilka zupek. Zupki są dobre. Oczywiście, że tak. Dobra, żebym się tylko nie zgubił. Ej, czy tam jest talerz? Ej, słuchajcie, tam chyba widzę talerz. Taki satelitarny. Może tam jest telewizja. Czekajcie, tu jest mój domek, tak? W tamtym kierunku, dobra. Czyli, żebym się nie zgubił. Bo jak się zgubię, to będzie taki Lipton.
że szok. Ja w ogóle coś mniej... Mniej tak by postaci, która tak... Zostaw mnie! Zostaw mnie! Chciałem powiedzieć, mniej postaci, które atakują. I co? I od razu mi wyskoczył jakiś bulwiasty grubas. To jest dla mnie grzybek. Tam jest mój domek. Tu jest... Teraz przeszliśmy obok cmentarza, przez cmentarz. Tu jest kolejny grzybek. Czekajcie. Muszę się schować, bo tutaj ten gość jest. Dobra. Nie zauważył mnie. A, głupi. Dobra, o, grzybek! Oj, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czołgamy się, czołgamy się, nikt nas nie widzi. Ja poszedł do tego talerza satelitarnego tam. Zobaczyć, jak on wygląda i co to jest. Zrobię sobie selfie przy nim. Dobra, idziemy tutaj. Od talerza. Ej, to nie jest talerz satelitarny. To był Yeti. Nie, to jest tam talerz, czekajcie, zaraz sprawdzimy. Czekajcie, bo dzień wstaje. Wstaje dzień, dobra, idziemy. Słuchajcie, bo tu muszę przepłynąć teraz. Teraz jest duży problem, bo ja potrafię pływać, ale to są potwory w wodzie. Szybko, szybko, szybko. Czasami jakieś takie badziewie za mną płynie. I nie wiem, co to w ogóle jest. Jeszcze nie próbowałem się z tym bić kompletnie, bo zakładam, że nic dobrego. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Grzyby, kolejne grzyby, moi drodzy. Jakiś wysyp grzybów. Ostatnio dużo deszczu padało. I po prostu mam wysyp grzybów jakiś. O, dziękuję. Dobra. Tu jest ta skała, żebym się nie zgubił, bo... O, ale Yeti dużo. Trzeci Yeti, patrzcie, ile tych Yeti tu jest. Może z drugiej strony przejdę. Może z drugiej strony przejdę, będzie łatwiej. Przez tą pustynię jakby. Warto tu podskakiwać, bo wtedy troszkę wyżej widzicie. O, jest, patrzcie, jest ten talerz. Czekajcie, ja tu wskoczę. O, jest, dam radę. Dobra. Jest talerz satelitarny. Co jest grane w ogóle? Co to ma być? I tu moje wejście. Chodźmy na górę. Patrzcie, co... Co... Potrzebuję... Aha, no tak, właśnie, bo słuchajcie, bo ogólnie rzecz biorąc, patrzcie. Electronics Workbench Upgrade. Czyli takie specjalne coś, dzięki czemu będę mógł zrobić jakieś inne rzeczy. Między innymi chyba kable. Tylko o co chodzi, jeżeli ja zrobię, naprawię te kable, to co to będzie działało, co to się będzie działo, właśnie. Nie mam żadnego pojęcia. Co to jest? Czekajcie, w ogóle tu z wyżej jestem, to będę mógł zobaczyć, co się dzieje. O kurczę, nie mogę tu wskoczyć. Nie mogę, dobra. Ja tam przyszedłem. Tu już chyba nic nie ma. Okej, pamiętajcie, że tu jest talerz. Ja spróbuję w takim razie zrobić te kable i spróbujemy naprawić, słuchajcie. Spróbuję naprawić tą stację. Czekajcie, bo zaraz będzie zmrok, więc wracamy do domu. Nie wiem, do czego to służy. Ale naprawimy kabelki i zobaczymy. Może telewizję będę miał. Słuchajcie, będę miał telewizję satelitarną. Coś takiego. No dobra, idziemy w takim razie. Wracam do domu. Czyli chyba tędy. Wrócimy do domu, bo ja mogę zrobić w tym momencie te kable. Ja mam odpowiednią ilość koper i golda. Bo potrzebne jest złoto i jest koper potrzebny. Czekajcie, bo ja potrzebuję ogólnie jedzenia. Dobra, na razie zjedz jabłuszko. Dwa jabłuszka. Trzy jabłuszka. Dobra, idziemy. Muszę ugotować w ogóle jakieś pożywienie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jestem po prostu w szoku, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dobra, płyń. O, nic mnie nie dopadło. Dobra, słuchajcie, teraz musimy iść przez cmentarz. Tu jest pan świnka. Tam jest cmentarz, dobra. Przejdę sobie przez cmentarz. Jeszcze nie próbowałem bić nagrobka, ale nie będę tego robił, bo zakładam, że jeżeli uderzę w nagrobek, to pewnie wyjdzie zombie. Chociaż wiecie, co, spróbujemy. A, nie mogę, dobra. Chciałem zniszczyć nagrobek, ale kurczę, nie można i pozwalają mi, no. Dobra, przejdziemy teraz tędy.
drugą stroną, bo może tutaj po drugiej stronie jakieś grzyby znowu znajdę. Zaraz się... O nie, patrzcie ile tam jest tych postaci. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, cztery moby jakieś. Agresywne wszystkie. Dobra, pójdziemy tą samą stroną. Spróbujemy zrobić sobie ten stół do elektroniki. Spróbujemy zrobić kabelki do naprawy. I być może uda mi się... Być może uda mi się naprawić tam satelitę. I zastanawiam się, co wtedy przyjdzie. Może UFO przyleci, albo coś innego, nie wiem. Dobra, lecimy, lecimy! Szybko, szybko. Tu są Yeti. Tu też jest Yeti. Mam teraz w ogóle miejsce, czekajcie, wezmę sobie skórę. Tutaj skórę zostawiłem. O. Tego już nie wezmę, dobra. Muszę przebiec teraz tędy. No już się pojawił ten grubas, kurczę. Ten co pluje. Dobra. Chyba tędy, tak? Jezu, nie pamiętam teraz drogi. Mniej więcej tutaj chyba. Ej, dobra, słuchajcie, to w takim razie bardzo blisko mam satelitę. W miarę blisko, no kurczę, mogłem mieć... Szkoda, że bliżej sobie nie zrobimy domku. Gdybym wiedział, że coś takiego jest, to ja bym sobie ten domek pozostawił, moi drodzy, bezpośrednio przy tej satelicie. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo, jak ta satelita zadziała. I co ona mi da? Które bez sensu, nie? Po co mi satelita? Okej, chodźmy tutaj. Czy coś w moim domku jest? Deszcz pada, świetnie, znowu. Uwielbiam to! Genialne! Tu jest pan świnka chyba, nie? Tu jest ten? Dobra, dobra, słuchajcie, w takim razie czekajcie, co tu mamy? Żeby zrobić to, potrzebuję jeden copper bar i jeden gold bar. Dobra, czekajcie, tutaj musimy poprzekładać. To przełożymy, przełożymy tu. Węgiel będę potrzebował, na pewno. Kamienie będę potrzebował, tego też na razie nie potrzebuję, tego też nie. Chociaż nie, muszę rozpalić. Dobra, słuchajcie, najpierw zrobimy pokarm, jedzenie, bo to jest najważniejsze. Czyli mogę zupki grzybowe robić, dobra, zupka grzybowa. Zupka grzybowa numer jeden. Dobra. Jeszcze chyba trzy, tak? Jeszcze jedna. Dobra. Jeszcze jedna. Przecież będę miał co jeść. Te zupki grzybowe są bardzo dobre. Okej. Jeszcze jedno mogę zrobić. Okej. I teraz mięso jeszcze, tylko zajmiemy się mięsem. Bo jednak to jest długa droga, ja strasznie głodnieję później. Jeszcze mogę mięso upiec, tak? Jeszcze jedno mięsko. Dobra. Czekajcie, tu mogę chyba zebrać. O, pan świnka, dzień dobry. Tu chyba mogę zebrać już, tak. Nie gotowe, a tu? Tu chyba gotowe już jest. Marcheweczka, tak? Dobrze, marcheweczkę bierzemy. Pozbierajmy tutaj nasze. O. Nasz harwesty. Okej. Zobaczymy, co nam tu urosło. O, brokułka jakaś, co to jest? Bierz to, weź to do ręki, no weź to też, dobra. Ziemniaczek wyszedł. Dobra, słuchajcie. Potatoid. Nie, że ziemniak, tylko potatoid jakiś. Dobra, weźmy to. Pozbierałem, bo nie wiem, czy to później się nie zepsuje. Więc wolę teraz zebrać, niż później mieć problemy. Okej. Ale będę miał jedzenie, ale będę miał jedzenie, ludzie. O, tu jeszcze gotowe są. O, dobra. Pozbieramy. Okej, czy tu się pali, tu się już nie pali, ale zobaczmy sobie, czekajcie. Mamy marchewki, mamy... brokuły chyba, jak dobrze kojarzę, i ziemniaki. Rozpalmy więc. I tak. Potrzebuję karaty. Ale mam, więc mogę zrobić. O, jest, żebym do ogniska tego nie wrzucił. Dobra. Karat cake. Po trzy sztuki, tak?
po 4 są potrzebne. Brokuły. Jeden lód. Skąd mam wezmę lód? O, mogę zrobić sobie to. Frytki możemy zrobić. Możemy zrobić frytki, jak mamy ziemniaki. Super. Dobra, coś jeszcze? Z dwóch po to... A, dobra, jeszcze więcej. Jezus, ile ja teraz jedzenia będę miał. Super sprawa. Się nażrę, że nie wiem co. Coś jeszcze? Flapple, nie ma flapple chyba. Okej, okay, 70% tego i 10% tego daje. 40. Dobra. Te składniki na razie powrzucam do tego miejsca. Nasionka damy tutaj. To damy tutaj. Albo nie, te ciasto sobie wezmę na wszelki wypadek. Te półprodukty to na razie, że tak powiem, tutaj. Jedzenie tu. To sobie zatrzymam i teraz tak. Gold. O kurde! Ja pierdzielę, meteoryty! Jezus, moje meteoryty znowu, musimy uważać. Teraz będzie dużo biegania, moi drodzy. Szlak. Dobra, ja się stąd odsunę. Żeby nie rozwaliło mi tego znowu domku jakiegoś. Przypadkiem. Ostatnio żaden mi nie trafił, więc nie wiem, czy mnie zabije. Pewnie mnie zabije, mam mało życia. Rany boskie, masakra jakaś. Znowu to samo, znowu mam problemy. No nie, hehe, no chłopie, nie ścigaj mnie teraz. Jeszcze wąż mnie goni. Ja pierdzielę, już koniec? Słuchajcie, te meteoryty powinny nie latać tak długo. Ten zasięg meteoryty powinien być krótszy. O kurczę, jeszcze ten grubas przyszedł. Dobra, chodźmy stąd. Dobra, idziemy stąd, idziemy stąd. Czy on leci we mnie? Dobra. Ten leci tutaj, dobra. Okej. Coraz bliżej uderzają. I coraz więcej ich lata. Kiedyś tyle nie było. Dobra, spokojnie, spokojnie. Przeżyjesz, przeżyjesz to, przeżyjesz to. I nagle taka rakieta w pysk. O rany, ale by było. Dobra, uciekaj misiu, gałganku, no ty... Przecież kurczę. O! Obok mnie. Już kończcie. Wystarczy tego. Dobra, jest teraz dzień. O! Jest zbyt duża szansa, że mi to uderzy. Patrzcie. Jeden obok drugiego. Jest cisza. Nie, jeszcze nie! Ja pierdzielę, no ile może to takie te gradobicie trwać? No nie mogę, naprawdę. Drodzy twórcy, mniej, krócej. Ja nie mogę biegać przez pół godziny i uciekać przed tymi latającymi takimi gałgankami. Już? Jezus, teraz tu leci jeszcze. Wow! Oj, dobra, tu leci blisko. Już. Rany boskie. Ej, jeden wpadł we mnie tutaj, chyba jeden wpadł mi tutaj do środka. Ale nic nie zniszczył chyba. Przynajmniej mur się rozżarzył. Już? Nie, jeszcze nie, jeszcze dalej walą. To jest bez sensu. Ileż można uciekać? Może ja tą satelitę sobie jak naprawię, to będzie jakaś informacja. Uwaga, gradobicie czy coś tam. Prosto na moją czachę leciał. Tam gdzie stałem praktycznie. Jeszcze coś leci. A już chyba ostatni. Dobra, skończyło się. O, oh, come on! To za długo, nie można tyle biegać i uciekać.
Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, jakoś to przeżyłem. Ale ciężka sprawa. Dobra, musimy zrobić teraz, jeszcze zdążymy. Zrobimy sobie, o, elektroniczny, czyli copper bar i gold bar. Rozpalimy to. Więc tak, copper bar. Jedna sztuka. A ja muszę coś zjeść. To zjemy, 70%, tak? Idealnie. Okej. I jeszcze gold bar. Dobra. Zrobimy sobie ten stół do robienia elektroniki. A. Hops. Stół do elektroniki. Jeden copper bar, jeden gold bar, workbench. Co? Muszę bliżej być? Dobra, jestem bliżej. Robię. I znowu noc się zbliża. To będzie upgrade tego stolika, czy co? Czy będzie dodatkowy stół? Okej, była aktualizacja. Dobra, zaktualizowałem sobie. I teraz mogę robić nowe rzeczy. Proszę bardzo. Co to jest? Czekajcie. Jetpack! Mogę jetpacka zrobić. Mogę zrobić jakiś przycisk chyba. Jakiś makroprocesor. Jeden copper bar. Copper wiring. Copper wiring, czyli tutaj. Dobra, okej, copper bar, tak? Ja mogę zrobić chyba, tak? Czy nie mogę? Copper bar mogę zrobić, świetnie. Więc zrobimy copper bara jeszcze. Zrobimy copper bara, zrobimy sobie kabel. I będziemy mogli naprawić satelitę. Okej. I teraz mogę zrobić w takim razie copper... tutaj muszę zrobić, tutaj przy tym. Copper wiring. Tak jest. Ale duży kabel. Dobra. I resztę chyba wrzucę do skrzynki. Dobra, to też wrzucę do skrzynki. Drewno sobie wezmę na przykład. O, bo nie, drewno zostawimy też. Okej. To damy tutaj, to damy tutaj. Co tam jeszcze? Czekajcie, zobaczmy sobie tutaj co nowego. Fuel cell. Czyli to jest bateria. Metal plating. Co to jest w ogóle? Nie ma co chodzi z tym metal plating. To jest jakieś dziwne coś. I jetpack, świetnie. Dobra, słuchajcie, nowe rzeczy możemy robić. Jak zrobię kowadło, będę mógł robić też kolejne rzeczy. Czyli gdzieś tam prawdopodobnie jakaś broń, jakaś zbroja. I będę bezpieczniejszy niż w tej takiej drewnianej masce. Co więcej, mamy już kabelek. Także w następnym odcinku, nie dzisiaj, bo już dzisiaj nie zdążymy. O kurde, gdzie się pojawiłeś? Czekajcie, która jest godzina? Poczekajmy do rana przynajmniej, żebym nie zginął. Pójdziemy tutaj. O, tu jest wąż. Także moi drodzy, zrobimy tak, że w następnym odcinku pierwsze co zrobię, to pójdę po prostu do satelity i naprawimy satelitę, zobaczymy jak ona działa i co ona robi. A tymczasem poczekamy jeszcze te 3 godziny, czyli dosłownie minutę. Może nawet nie całą. Żeby był dzień, bo ja nie chcę później się zrespić w nocy. Żeby była jakaś lipa. Okej. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybciutko. Nie, no super, naprawdę jest... O! Zauważył mnie. Zauważył mnie grubas. A czekaj, zaraz będzie dzień. To będę bezpieczny. Te meteoryty dzisiaj strasznie przedłużyły nam odcinek właśnie. Musiałem uciekać. Co długo? Długo musiałem uciekać. Okej, szósta. Także wracamy do domu. Okej. Tamten stwór zniknął. O, mogę to zdjąć. Macheweczka. Czy nie potrzebuję tak naprawdę szklarni, żeby hodować sobie takie rzeczy, jak widać. Przy domu zasiałem i działa. Dobra, okej. Tu skończymy. Jeszcze tylko zrzucę z siebie to niepotrzebne, czyli marchewkę i to coś. W sumie czekajcie, 4 marchewki. Marchewki. 4 marchewki to mogę zrobić, dobra, świetnie. Wezmę te 4 marchewki, od razu zrobię sobie to ciasto. Drewno, no tak. Zapomniałem, że drewno potrzebne jeszcze jest. Okej, rozpalmy. I zróbmy ciasto marchewkowe. Tak jest.
będzie miał co mi zjeść. Okej. Coś jeszcze? Chyba nic. To sobie zostawimy. Strasznie dużo pożywienia teraz mam. I na razie tak to zostawimy. Słuchajcie, w następnym odcinku oczywiście idziemy zrobić naprawę satelity i zobaczymy, co nam ta satelita da. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, miłego dzionka. Tak jest. I życzcie zdrowia panu Gałgankowi.